Troszeczkę się boję, ale zobaczcie, jak ona wygląda. Czekajcie, ktoś do mnie napisał? Co tu jest? Napisał: hej, nie graj w tę grę, bo będę przed twoim oknem. Haha, proszę, żeby to był kawał. Ej, słyszeliście to? Czy ja to tylko słyszałem? Halo, co się dzieje, mamo? Napisał: słyszałeś mnie? Dobra, czekaj. Co jest za moim oknem, bo ja się cykam. Widzowie. Słonie rolety. Ja, zobaczcie. Tam jest mięso z Minecrafta na moim tarasie. I czemu to jest... Czemu to jest jakieś... Co to jest? Jakby coś się miało stać, to zostaje tutaj kamerę, a ja idę się ubrać w strój tworowy. Serio. Patrzcie, to jest strój przeciwpotworowy. Idziemy na wojnę. Dobra, dopóki nie przyjedzie policja, to tu będzie stała kamera przeciwpotworowa, dobra? Tylko muszę ją ustawić, żeby... Tam są drzwi otwarte. Idę. Chyba nie nagrywa. O, mam to w ręce. Siema. Bajrod był grzeczny, więc damy mu piłkę. Pod choinkę. Tutaj pierwsze. Druga rzecz, niech ja wyciągnę tutaj z mojej gaci. Mamy popita oraz maskę z Ironmana. Proszę, proszę ciebie, ciebie. To jest taki, że ja to w gaciach położymy. O, spadł mi. Czy on w ogóle siedzi? Jakiś taboret. Mamy nowe słuchawki z Opla. Napisał w liście, więc proszę. Co jeszcze tam miał? O, okulary. Okulary szybkości. Mikołaj jest cool. Jednak nie dostaje ich. O tak. Gacie mi spadły. Mam nadzieję, że nic się... O! Weź on. Co ty robisz? Chodź tu, porwacz. Zabiorę cię, porwacz. Chodź tu. O, widzowie! Widzowie! Zabiję wabywacza! Widzieliście, jak go ciągnąłem? Udało się. O, dobra, no to co? Już mi nikt nie zabroni grać w grę, to lecimy! No, i teraz co? Co, nówku? Co? Pewnie już nie macie. To było ciężkie, ale dałem radę. Halo, sorry za spóźnienie. Ej, co już o mnie zapomniałeś? Ha, zawsze musisz się spóźniać w najlepszy moment. Zostaw suba, jeżeli nie chcesz, żebym przyszedł do ciebie do domu. Tata poszedł kupić jakieś rzeczy spożywcze. Tata, nie idź po mleko, proszę, nie. Znowu nie wróci. Za 10 lat dopiero. Dobra, zapalę światełko i chodźmy do... piwnicy. Okej, okay. Tam na pewno nie będzie Hagiego. Magiego. Dobra, chodźmy tam do... Okej, okay. Wchodzimy do piwnicy, wszystko jest spoko, przecież piwnica to jest kozackie. Haha, mama to ustawiła, żeby... To pewnie tata, co nie? To jest manekin, właśnie, manekin. No przecież to normalne, że każdy w domu trzyma manekiny w piwnicy, co nie? Dobra, może wygląda jakby coś tutaj było, ale ktoś to zabrał. Otworzyłem tajemne przejście w piwnicy. Dobra, wejdźmy tam dalej. Let's go. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego jumpscare'a, który wyskoczy mi na twarz, którego i tak nie zobaczycie, bo boję się was wstraszyć. Więc ja się tylko boję. Czemu ten korytarz jest na Halloween? Czemu ten korytarz jest na Halloween? Sorry, wystraszyłem się, zamykając się drzwi. O ja, to był tylko sen, ale głupi. A czemu? Czemu nasze okno jest w złocie całe? Mamo, ja chcę do mamy. O, tu mamy kuchnię od kiedy? Dlaczego to dzwoni? Zostawię. O, właśnie się wyspałem i zobaczyłem buty idące prosto do tych drzwi. Może tata wrócił, może tata chciał pójść do schowka z mlekiem. Ryszard, ty draniu! Przestań mi tym radiem denerwować. A nie, to jednak nie Ryszard. To ten telewizor. O nie. Dobra, wywalone, idę spać. Ej, dobra, ktoś puka do drzwi. Tato! Otwórz drzwi, synu, szybko! Dobrze, tato! Nie mogę! Znowu właśnie.
Ja się nigdy tak w życiu nie wydarłem, bo nadzieję, że nikt nie przyjdzie teraz do mojego domu i nie powie, co się stało, czy ciebie właśnie, pobili? Nie, dobra, to było straszne. Ja nie wytrzymam już kolejnej gry w tą grę. Ten, trzeba było jednak zachować okno, jakby zakryć, co nie? Nie otwierać tych drzwi. To jest creepy. To jest creepy. No, się rzadko odzywam, bo po prostu wiecie, no. Bo mi się nie chce odzywać, wcale nie dlatego, że się boję tej gry. Wow, obudziłem się w piwnicy, w końcu jakieś fajne miejsce. Nie w tym domu, creepy, dobra. Idziemy przez tą piwnicę, idziemy. Zaraz coś mi wyskoczy na stówę. Muszę w ogóle podgłosić. Na stówę coś tu wyskoczy, dlaczego ta gra jest taka tutaj, no? Dlaczego ta gra jest taka tutaj, tak. Świetnie opisałem tą grę. Świetnie, na... Hi. Hello. Man. Coś jest w mojej piwnicy, czemu moja piwnica ma 6 km wzrostu? Dobra, widziałem jak on się chował tam, co nie? Dobra, mam nadzieję, że... On mi zaraz nie wyskoczy na głowę, bo ja chcę mieć wtedy szybko, proszę. Nie. O. Dzień dobry. Wiem, że widziałeś piwnicę. Kogoś już mają. Ej, to może mojego brata mają. O nie, które drzwi mam wybrać? Halo. Dobra, wybieram lewe drzwi, wybieram lewe. Prawe. Lewe. Dobra, nie wiem. Prawe. Nic nie wyskoczyło, dobra. Ty, gdzie mam teraz iść? Dobra, lewo. Idę w lewo, nie wiem, strzelam, to już jest totalny strzał, co nie? Widzieliście, jakaś, kurde, ten jakiś Spider-Man przeleciał mi przed ekranem. Dobra, cofam się, biegnę w prawo. Prawo. Dobra, lewo. Tu ledwo coś pyka. O. Wyjście znalazłem. Zaraz pewnie coś wyskoczy, jak stąd wyjdę. Ale co mnie to... O ja. Dobra, jest, mamy wyjście, nice. Nice. Czyżby tak było nice? Przepraszam was, ja się tak boję. Orzesz ty. Zostaw mnie. Czuję się jak Fragi Wagi. Zostaw mnie. Nie przyjdziesz. What the? Czy tam nagle się zrobiła dziura? I'm just an island boy. Boy? Nie wiem, gdzie ja idę, island boy. Czemu tu jest jakieś schody? Idę po tych schodach, by znać życie. O, jednak tutaj trzeba było wejść, dobra. I teraz tutaj island boy, idziemy tędy. Jestem island boy. Żeby mi nic nie wyskoczyło na twarz. O, deska! O nie, nad wysokością. Nie boję się, w śmietniku śpię. Oh my god, co ja znalazłem? O lol. Muszę się ukryć. Ale to było 300, jak ja od razu zobaczyłem szafkę, myślę. Muszę się tu ukryć. No dobra. O, wyjście. Nie, to jest podpucha. Dobra, biegnę. Nie mam innego wyboru. Gdzie się zrespiłem? Czemu jestem taki mały? Ej, ta gra jest chyba zbugowana jakaś, halo. Wow, mogę wejść do drugiej osoby. Ale super. Czekaj, skoro tu jest pokój, to może to trzeba kliknąć. Ej, mam taki przeciągnik. Ej, przeciągać go? Dobra, przeciągam go, co się stanie, uwaga. Ej, czemu jestem niebieski? Halo, co chodzi w tej grze? It lurks, halo. Dobra, wyjdę przez wentylację, dobra. Chyba muszę to przeciągnąć dalej, uwaga, przeciągamy dalej. 3, 2, 1. Jestem tu, dobra, chyba już wiadomo, co to za gra. It lurks, dobra, teraz jestem normalny i mogę siedzieć. Dobra, ale co się stanie, jak przeciągnę do końca? Uwaga, przeciągamy do końca. Siema, jestem Hagi Wagi It Lurk. A tak serio, to skończyliśmy już grę. Ale jeśli chcecie dokończenie tego odcinka, musi być 10 łapek, bo inaczej nie zagram, bo się boję. Ale jak będzie, to zagram i znowu będę się bać.